Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie jest kolejne z cyklu spotkań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z komitetami wyborczymi. Dyskusja na temat programów, dyskusja na temat możliwości realizacji wniosków i programów ruchu zawodowego. 15 pytań, które skierowaliśmy do komitetów wyborczych. Jak wyobrażają sobie i jak będą realizowali wnioski, które płyną od świata pracy, od ludzi pracy, jakie będzie ich stanowisko i odniesienie do tworzenia w parlamencie prawa pracy. Dzisiaj rozmawialiśmy także o bardzo istotnych sprawach dotyczących nie tylko wydatków i zabezpieczenia socjalnego, ale rozmawialiśmy także jak i jakie podjąć działania, by wpływy do budżetu były większe. Przywołaliśmy naszych 15 propozycji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, jak należy zwiększyć wpływy do budżetu. A są to między innymi przez równe oskładkowanie osób ubezpieczonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to ściągnięcie tych zobowiązań państwa, które ma wobec wielu podmiotów, którzy nie płacą podatków na co dzień, ale także wprowadzenie degresji podatkowej, ale także wyrównanie wielu zobowiązań podatkowych, jakie firmy i osoby fizyczne powinni płacić wobec państwa. Związki zawodowe, a szczególnie OPZZ, jest naszym strategicznym partnerem. Ludzie pracy mają sojusznika w parlamencie. Ten sojusznik to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekty ustaw, które składaliśmy w ostatniej kadencji, nasza aktywność na posiedzeniach komisji sejmowych, nasza aktywność w parlamencie wskazywała i udowodniła ludziom pracy, że zawsze jesteśmy po ich stronie. SLD jest formacją polityczną, która patrzy na przyszłość państwa bardzo poważnie i jesteśmy formacją, która rozsądnie formułuje obietnice i rozsądnie przygotowuje programy oraz projekty ustaw. Jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialną partią polityczną. Mamy znakomitych ekspertów, znakomitych fachowców, ale też bardzo dobre propozycje. Jako jedyna partia polityczna staramy się zapewnić, aby w Polsce był dialog między po pierwsze rządem a ludźmi pracy, ale również między ludźmi pracy a tymi, którzy te miejsca tworzą. Uważamy, że bardzo dobrze się stało, że staramy się rozmawiać i z izbami gospodarczymi, jak również z centralami związkowymi. Dlatego, że ochrona ludzi pracy, ich miejsce, godziwa płaca, ich bezpieczeństwo, o którym tak mało mówimy, musi być zapewnione właśnie w takim dialogu. Tego dialogu brakuje teraz. Tego dialogu nie ma. My jesteśmy przekonani i świadomi o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą miały ułatwienia i możliwości rozwoju, rozwijania się w naszym kraju, będą tworzyły nowe miejsca pracy. A te nowe miejsca pracy to jest godne życie dla ludzi. Ale te nowe miejsca pracy to również wzrost gospodarczy. I stąd też nasza aktywność na tym polu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedy Grzegorz mówił, że SLD jest jedyną partią, która dba o dialog ze związkami zawodowymi, to miał partie parlamentarne na myśli. Natomiast Zieloni jako partia pozaparlamentarna od lat podkreślają, że dialog społeczny jest podstawą nowoczesnej, głębokiej demokracji i wspieramy właśnie dialog także z osobami, które w Polsce wytwarzają produkt krajowy brutto, który później jest bardzo niesprawiedliwie dzielony, bo wiemy, że przez ostatnie lata wzrostu gospodarczego w Polsce, niestety owocami tego wzrostu nie dzieliliśmy się zbyt sprawiedliwie, ponieważ poziom rozwarstwienia społecznego mimo wzrostu gospodarczego mierzony współczynnikiem Giniego rósł. To oznacza, że bieda jest w Polsce nadal zjawiskiem powszechnym, jest zjawiskiem, które wyklucza miliony osób z możliwości wysokiej jakości życia. I kiedy
Zieloni proponują budowanie tak zwanej zielonej gospodarki. Często media stawiają nas jako tych oszołomów, którzy chcą odebrać ludziom pracę w fabrykach, w zakładach pracy, co jest absolutną nieprawdą, dlatego że taka ekologiczna modernizacja gospodarki, ekologiczna i społeczna, która w ramach ekologicznej i społecznej gospodarki rynkowej jest realizowana, taka modernizacja może przynieść setki tysięcy nowych miejsc pracy i co ważne, nie musimy tutaj wymyślać koła, nie musimy tutaj tworzyć jakichś zupełnie nowych strategii, ale wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w wielu krajach europejskich, na przykład w Niemczech, na przykład w Czechach. Taka modernizacja jest realizowana i ona przynosi nowe miejsca pracy.